Hejka, hejka! Mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. Zacznijmy od tego, że ponieważ jest czas wielkanocny, to chciałam złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia mokrego śmigusa dyngusa, smacznego baranka, a dzisiejszy film jest poświęcony zrobieniu przysmaku właśnie z punktu widzenia wielkanocno wiosennego. Dzisiaj zrobię przysmak dla mojego pieska, który nazywa się faszerowane jajka. Zapraszam na film. Składniki, które użyję do przysmaku dla psa, to jajko, kawałeczek banana, kawałek ogórka, tutaj mamy mokrą karmę Oloculus, taka jest jej nazwa, akurat taką mam w domu. Tutaj mamy jeszcze kiełbaski, bardziej właśnie wielkanocnie, i dopełni to natka pietruszki. Do tego musimy przygotowaną mieć deskę, nóż oraz miskę dla psa. Możemy również potrzebować łyżki lub łyżeczki. Pierwszy krok to oczywiście obranie jajka ze skorupki. Następny krok to przekrojenie jajka na pół. Następnie ciągamy żółtko z białka. Delikatnie. O, tutaj mamy żółtko. Jedno. O, i to właśnie jest następny krok. Żółtka możemy sobie sami zjeść lub użyć do jakiejś potrawy. Psu tego akurat żółtka nie musimy dawać. Odkładamy na bok jedną połówkę jajka i teraz zerwimy się właśnie tą połówką. Ona będzie z karmą mokrą, zaraz właśnie otworzę, i pietruszki. Także teraz musimy otworzyć karmę mokrą, ona pójdzie na same dno właśnie, to jajko wypełni takie. Użyję teraz łyżki do napełnienia jajka mokrą karmą. Odkładamy mokrą karmę na bok i teraz bierzemy sobie po kilka listków natki pietruszki. Przyklejamy sobie właśnie do mokrej karmy. Myślę, że tak wystarczy. Tak właśnie będzie pierwsza połówka jajka faszerowanego dla mojego pieska. Druga połówka jajka będzie z bananem na dnie. Będzie właśnie z kiełbaską i ogórkiem. Także na początku zaczniemy od obrania banana. I ukrojenia go naprawdę kawałeczka. I ten właśnie oto malutki kawałek banana, zobaczę, czy nieco będzie więcej. Wkładamy tutaj jajka. Możemy go odrobinkę roznieść, tak żeby konsystencja była kleista. Następnie ukrawamy kawałek kiełbasy, taki naprawdę cienki plasterek. Możemy też palcami urwać kawałek kiełbaski i położyć je na jajko z jednej strony. No i teraz czas na ogórka, ostatni nasz składnik. Również trzeba go ukroić. I też myślę, że na pół. Okay. I przykleimy sobie tak do drugiej strony tego jajeczka. A tutaj mamy przygotowane miseczce dla psa już wielkanocne jajka faszerowane. Taki przysmak właśnie dla Linki. I teraz tak, jeszcze raz powtórzę, co w nim jest. Jest to jajko gotowane przede wszystkim. Wyciągnięte z niego jest żółtko. Farsz, który dodałam do pierwszego jajka, to jest mokra karma i natka pietruszki świeża. Do drugiego dam kawałek banana i kiełbaskę oraz ogórka. No to zapraszamy naszą testerkę na test właśnie jej przysmaku. Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Warto pamiętać, że ten przysmak nie ma być podawany psom codziennie.
nie może nawet być. Warto, żeby było to tylko od czasu do czasu lub właśnie jak u nas z okazji Wielkanocy. No i teraz zaczynamy czaszyć te sterce. Smakuje jajko. Faszerowane. Jak widać, Alinka jak zwykle zjada wszystko ze smakiem. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!